Dzień dobry, Sława Kołada. Wszystkich witam kolegów hodowców. Tutaj się nie muszę za dużo tłumaczyć. Ode mnie, jak się mówi, numer widać, nie będę tu mówił. Co pierwsze, dostałem na moje urodziny samca od Wernera Gokla z 21 roku, 20 numer obrączki, oryginalny syn po olimpijce 47, dla mnie prezent. Teraz powiem, jak się mówi, oryginalny 47. W sumie ten, jak się mówi, ten samiec wygląda jakby u Darka Kubickiego, taki sam charakter. Oko chyba nawet inny ma, tam nieważne, tam oko nie leci, gąb leci. Także mam do rozpodu, jak się mówi, ten gąb. 10 lat u mnie ma być, po 10 latach mogę go komuś prezentować. 10 lat ten gąb z moich hodowców, chyba że tyle lat nie będę hodował. No to jest inna teoria, ale tak długo jak będę lotował, ten gąb będzie u mnie siedział w rozpodzie. 10 lat, także ten gąb u mnie zostaje. Oryginalny. Gdy mówię, ktoś chce, nawet mogę pokazać rodowód, ale ten nie rodowód, nie wiem, oryginalny. I teraz powiem po niemiecku, podziękuję dla Wernera Gokla. Herr Gokel, besten Dank für die Geschenk, für die Vogel von der Olympik 407. Ja, was soll ich mehr sagen? Ich habe das nicht gewartet, solche gute Geschenk, aber für Geschenk kann man nicht sagen, nein. Nochmal besten Dank. Und du hast du in 16. Geburtstag gekommen, auch von, bei dir auch was schenken dich von mir, von meinem Herz. Okay, das war's. Ne? Und także dla pana Wernera Gokla podziękowałem. Und dann moje Film ogląda. Tu mam dwa gnieździaki. Jeden, nie wiem, czy sobie zostawię, czy tam ktoś by chciał. Numery tak samo u mnie tam nie można patrzeć. Gołębie, jak się mówi, oni nie polecą, bo to są młode. Nie? Tak, żeby tam nikt nie mówił, oni na klatce siedzą. Właśnie nie obrośnięte, żeby nikt nie myślał, że gdzieś gołębie zebrane, to w ogóle inny oddział, ale tych oddziałów w tym roku mam, jak się mówi, więcej, bo jak się mówi, tam mam 35 par, to miałem tam, jak się mówi, pierwszy lęk i drugi. Teraz powoli jeszcze zaraz jeszcze pociągnę, będę osadzał, jak się mówi, o. To są gołąbki, o. Nie to, że o, myślę. I także, koledzy hodowcy, żebyście nie myśleli, że ja gołębie sprzedaję, albo z gołębie, że ja chodzę do pracy. Wiadomo, jak ktoś kupi, czy weźmie, czy dostanie, albo przywiezie karmę, czy jak się mówi, za parę złotych dano, to ja się cieszę. Także jeden gołąbek jest dla was. Jak się mówi, rodzeństwo, zaraz zobaczę numer. Nie będę tu się dużo wy tego. Jest numer jeden obok drugiego, jednego dla was, geschenk. Kto zganie numer od 900 numer na przykład do 1000, kto zganie numer, ma jednego gołąbka, którego sobie życzy. Się mówi, macie na to pisać numery, tylko pod jedne filmy, żeby nie było, kto nie ma od biedy w SMS-ie, ale te SMS-y takie niektórzy koledzy piszą, i mówią, że nie dochodzę. Ja wszystko czytam i w sumie się staram, jak to mówię, odczytywać. Jeden jest dla was. Jak się mówi, zrobimy tak, że damy ten numer, ten większy o jeden, na przykład jak jest, na przykład jak jest 20, na przykład jeden, to zrobimy ten, na przykład jak jest 22, to zrobimy ten większy. Żeby nie było problemu później, że tam, żeby przemieniło albo przekręciło. Ten większy numer o jedną cyferkę. A później będzie tylko numer oddziału, nie będę tu gadał. Ale jak się mówi, o to sobie może, a w sumie tam nie o to chodzi. Kto ode mnie gołębie nabył, albo nabędzie, proszę telefony zakładać, bo tam nie o to chodzi, bo ja tutaj dużo mam i komuś tam 10 ringów czy 2 ringi zostało, to tam biorę, a jak się mówi, a na internecie taki kupiłem z Kassel albo ZOS na bryku, także jak się mówi, później tam będę meldować gdzieś tam te gołębie, jak się oni powiedzą, nieważne gdzie tam, to będzie chyba samiczka, zaraz zobaczę, to będzie chyba samy, kto chce samca, samice. Ale by nami ten większy numer mówić. I także
jeden gołąb i po prostu nie wiem, czy w tym tygodniu będę na locie, bo jadę, musimy trochę odpocząć, parę dni może no, wyjadę, także to będzie kolega jakiś, może będzie gołębie odbijał, nie wiem, nagra, film to nagra. Także jeden gołąbek i zrobimy plus minus tam do 20, do 18 na przykład. Ja to tam zrobię, jak się mówi. Żeby tam nie było za długo, na przykład do 17. Pisać numery, jak się mówi. No. Tam się mówi. Nie po dwa, nie po trzy, jeden numer będzie tak, bo nieważne, tam, mnie tam nie zależy, ktoś, czy mnie skrybuje, czy nie skrybuje. Dzięki za wszystkie komentarze pozytywne i tak dalej. Tak, jak się mówi. No, aby każdy, jak się mówi. No. Na razie, jak się mówi, tam nie będę się padł. Jestem zadowolony, pozytywne komentarze, dużo kolegów poznałem, dużo dobrych ludzi. Na przykład pana wczoraj gadał z nimi, mówi. O, panie Sławku, mówi. Co to każdy ma wiedzieć, ale pan się mówi z Krakowa, o tak może być. Wolnego gąbka dostał ode mnie, prezent na urodziny. Także pozdrawiam wszystkich. Jak się mówi, teraz już nie pamiętam, na przykład od 900 do 1000. No, a numer oddziału to nie jest mój, także jak się mówi, numery zakładać, te telefony, no później dzwonią do mnie, jak się mówi. I tam pytają się, no, albo tam będę dzwonić po tych innych oddziałach i to na przykład, nie powiem, z kasy czy z Osonabriku na przykład. No to później, po co te nieprzyjemności? Tak, bo młody, tak, że u mnie wychowany, żeby nikt nie pomyślał, że później są gdzieś tam, nie wiem, gdzieś w stodole chowany, albo gdzieś tam, no zaraz zaniosę do rzutu, cicho. Także się jednego wam sprezentuję. A już tu się uprzej, zamknij drugiego tam. Chyba, żeby tam, no zobaczę, nie będę gadał. Jeden na pewno do was pójdzie, koledzy. Macie do 17. 17 na przykład o 17 na przykład o 2 skończysz, bo kiedyś też wam podróżowałem jednego i tam później jeden mówi, jeden chociaż jechałem do domu już ten film nagrywać, to on mówi, że no akurat zgadnę, ja w porządku gościu, ale no nie będę go dopisywał, bo na przykład by było 3 na przykład wygrało, ale wiadomo, zrobiłem losowanie, a później nawet tym po jednym dałem, tak samo nie będę się tłumaczył, jak ten kolega. Teraz mu niedawno tam nawet z Rypina, już nie pamiętam, tyle kolegów dzwoni, tyle kolegów pisze. Także tak się też mu podarwałem, nie żałowałem. Się mówi, góra, jak się mówi, Frankiel, do tu Gokel, także no, nawet rodowody nie wystawił, bo to po co ci rodowód nie stawia, jak to rodowód nie leci, to z gąba leciał. I ten gąb nie poleci, no to co mam powiedzieć. Jak ktoś chce i kopie i tam rodowód wystawi, mnie tam rodowody nie mają. Ja tam biorę gołębie, kupuję gołębie z dobrej hodowli tam. Się mówi. Kiedyś to wiadomo, aby gąb, aby... Nie powiem, bo jestem 30 lat w Niemczech. Kiedyś w Polsce też chowałem gołębie, wiadomo, tam miałem tam, jak się mówi, u siebie na gospodarstwie, to wiadomo, i krymki, i wydymki, i pocztowe, i co przyszło, a tu wiadomo, no się mówi. Dasz parę złotych, to ten gołąb poleci, bo wiadomo, jakiś łapaniec, czy jakiś nieznajomego pochodzenia. No to jak się powiem, co tu to gada? Gołębie już, nie wiem, to tam historię. Dobra, ja to nakarmiam, do gości przyjdą i książę. Także, no nie wiem, czy film będę nagrywał, bo mnie nie będzie w ten weekend, ale no może będę, nie wiem, może zobaczę, bo nawet mi to dzisiaj środa, jutro czwartek i jutro składają Niemcy zawalnięte na 500 metrów, się adotowani zgodniami, w sobotę wypuszczają. W Niemczech były w sumie ciężko lotu, u mnie też były ciężkie, ale tak się mówi. A fajnie, dziękuję sąsiadka! O, sąsiadce zaraz podziękuję na filmie. O, ja powiem szczerze, wczoraj pojechałem wcześniej, przyszło dzisiaj ustrojono tutaj, o, to sąsiadki dwie. Polki akurat mamy. Dziękuję, o właśnie, kurę, ja takich dużo gadam, dużo, jak się mówi, za dużo gadania, nieraz dobrze, nieraz źle. Właśnie zapomniałem, pani, no nie będę gadał, bo jednej sąsiadce, drugiej sąsiadce, tak, ja tak podejrzewam, bo mój czułanie uklejono, to raczej ona zrobiła, jedna i druga, tak, mi się, no, dziękuję sąsiadkom, także koledzy, macie innego chodu,
gołębia, nie daj Boże, dwóch trafi. Będzie dwa numery pokazane. Tuś zgadnie ten numer, to ten większy, pamiętaj, nie na przykład nie jedynka, tylko dwójka, albo nie szóstka, tylko siódemka i tak dalej. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zobacz, wypij jednego kieliszka, koledzy hodowcy, żeby wasze było zdrowe, a wy za mnie kiedy wypijcie, będzie wszystko dobrze. I tam się mówi, żeby udanych lotów i tak dalej.